wszystko, co nas łączy. Program literacko-muzyczny Okienko Liryczne. Szanowni Państwo, zapraszamy na drugą część spotkania w Okienku Lirycznym ze znanym poetą wileńskim Romualdem Myczkowskim, inicjatorem i niezmiennym organizatorem festiwalu Maj nad Wilią. W ramach festiwalu Maj nad Wilią, podczas którego pomimo wielu innych imprez tradycyjnie poeci poetom czytają swoje wiersze, i wileńscy, i zagraniczni. Pan zaprasza do zaprezentowania każdego autora, który jest obecny i ma napisany wiersz i nigdy nikogo nie zniechęcił. Odwrotnie, daje możliwość każdemu twórcy, niekiedy autorowi nawet bardzo wątpliwej wartości utworu co do treści i walorów artystycznych, do zaprezentowania swego wiersza przed rzeszą literatów. Dlaczego? By nie obrazić twórcę? No, niekoniecznie. Ja oczywiście mam swoje wyrobione gusty i tyle książek odłożonych do przeczytania. No i rzeczywiście, niektórzy autorzy nie są w kręgu mojego zainteresowania, ale kiedy robię imprezę publiczną, to i moja rola jest taka. Moja rola jest służebna. Ja nie oceniam twórczości. Ja daję szansę, ponieważ i festiwal był pomyślany z powodów praktycznych. Ja nie lubię imprez, po których jakby nic nie zostaje, co da się zmierzyć czy zważyć. A to da się. Da się zmierzyć, ile tych książek jest, zważyć. Potem ktoś przeczyta, ma inne zdania i to spełnia jeszcze inny warunek. To daje możliwość pokazania gościom, a wilnianom poprzez twórczość gości, jak różne smaki ma ta poezja. Tak jak w bukiecie jakimś, no są różne kwiaty, no trudno porównać różę z kwiatkiem polnym, ale zdaję sobie sprawę i tak samo bym powiedział o mediach polskich. Wiadomo, mają różne opcje, różnych redaktorów, różne style, ale to są według mojego przekonania ogniwa wspólnej sprawy. I takie, i takie, i takie. Ja po festiwalu już mogę oceniać, ale podczas festiwalu to jest szansa taka integracyjna, bo jeśli mnie się nie podoba, to wśród gości może być ten człowiek, który zainteresuje się. Z drugiej strony czegoś nauczy, szczególnie młodzież, podpowie czegoś. Ja przyznam, że zdaje się, mam jakoś opanowany ten język, że nie mam problemu rzemieślniczego, żeby tam zapisać, piszę bardzo dużo tekstów, za dużo zdecydowanie, za dużo, ale ktoś musi. Ale ja bym też życzył, gdyby ktoś mi pomógł, redaktor powiedział, wiesz, ten wiersz może nie bardzo, ten inny. I tu zapadają pewne decyzje robocze. A ponadto naszym gościom miło jest, kiedy ich twórczość też się ukazuje po litewsku, w jakimś takim czasopiśmie, jak to było wcześniej, Naujoji Romowa, Literatura Irmianas. To jest nobilitacja, to dla nich prestiżowe. No i są na festiwalu również animatorzy różnych wydarzeń kulturalnych, którzy przyglądają się tej jakości, jaką my tu mamy. I potem poszczególnych twórców zapraszają do siebie. Ja się cieszę, że już udało się wypracować taki model współpracy dla młodych twórców w Gdańsku, poprzez udział również młodych poetów z Polski. Taki model już od lat istnieje bardzo wielu, po polu i brzegu, poprzez udział animatora poezji, organizatora festiwalu Janusza Wójcika. Więc tutaj wszyscy mają szansę. Ja czasami tylko mam jedno ograniczenie, że spoglądam na zegarek i daję ograniczony czas. Ponadto technicznie czasami mam takie uwagi, i tak bywa podczas koncertów, kiedy to jest oprawa muzyczna, żeby w tym wypadku nie podawać komentarza, w jakich okolicznościach powstał wiersz, jak długo był pisany, bo tak naprawdę to, co pozostaje po twórcach, to ich czyny i wiersze. I czytelnikowi, owszem, może być ciekawe, jak w nietypowej sytuacji coś się dzieje, ale to tworzy pewien rytm tego wydarzenia, a jeśli chodzi o ogólny nastrój, to ci wszyscy ludzie
na festiwalu i dlatego każdy czyta, są równi sobie, i profesor, i student. Pan, panie Romualdzie, jest znanym poetą nie tylko na Wileńszczyźnie. Poeta Romuald Myczkowski znany jest od wielu, wielu lat także w Polsce. Do jakich jeszcze krajów poza Polską dociera twórczość wileńskiego poety Romka Myczkowskiego, jak tu w Wilnie zwykli pana nazywać koledzy po piórze? No bardzo się cieszę, że się to pamięta, bo ja jakoś tak się stało tylko podczas majów nad Wilią i to nie zawsze przedstawiałam swoje wiersze. Natomiast w Polsce ja mam sporo spotkań. Nawet to nie są spotkania. Mam zajęcia z młodzieżą, prowadzę warsztaty, mam wykłady o bardzo takich ciekawych tytułach i dotykające Wileńszczyzny. Na przykład, dlaczego poeta, największy poeta Polski, Adam Mickiewicz napisał Litwo, ojczyzno moja, a urodzony jest na Białorusi, a jeszcze miał narzucone poddaństwo rosyjskie pod zaborami. No i to wyjaśniam. Także wyjaśniam w tym roku niekiedy o tym, że niepodległość ta polska i ogólna też miała bardzo swój ważny element na Litwie, chociażby z powodu marszałka Piłsudskiego, gdzie dojrzewały jego myśli wolnościowe, prawda? Więc ja mam tych spotkań w Polsce sporo i byłem w różnych składach, jeśli chodzi o czytanie wierszy, nawet bardzo dawno temu, to w gronie ścisłym osób, w którym również uczestniczył Czesław Miłosz, jeszcze wówczas żyjący, konkretnie to było w Sejnach. No a tak, no udało, byłem w wielu krajach Europy, mam wiersze po niemiecku, po angielsku, po francusku, po włosku. No w kilkunastu językach, no oczywiście w językach wschodnich też bardzo się cieszę, po ukraińsku i cieszę się z tego, że tłumaczone były przez bardzo dobrych i znanych poetów, tak samo na Białorusi. No troszeczkę po litewsku, bo ja jakoś tak trochę jak szewc nie mogę o tym zadbać, ale też mam sporo wierszy przetłumaczonych po litewsku i mam taki pomysł, żeby te wszystkie książki, których poetyckich, nie wiem, nie liczyłem, ale jest jakieś tylko poetyckich 14 czy 15, scalić i zrobić taki wybór tych wierszy, które żyją własnym życiem, jakoś są gdzieś cytowane w jakichś antologiach międzynarodowych. Więc poezja, ja wiele rzeczy też napisałem o poezji, ale poezja jakby wynagradza swoim czeladnikom, czy po wielu okrążeniach zatacza ogromne koło i powraca czymś dobrym. I stąd no, bardzo miło jest, że ktoś pamięta, zaprasza na jakieś spotkanie, gdzie można już na zasadach uczestnika, nie organizatora, któremu w głowie cyfry, liczby i rozkłady jazdy, ale posiedzieć, poobcować. I tak to było na maju nad Wilią, przy kawie, przy lampce wina, czy czymś innym i pogadać. No i festiwal się kończył, a w tej chwili jeszcze pozostało na własną rękę kilku zawodników, którzy zwiedzają Borykowszczyznę, zwiedzają nasze okolice i mają pamięć. I stąd powiem bardzo dużo. Wysypisko wierszy o Wileńszczyźnie, o Litwie jest zainspirowane pobytem tutaj w Wilnie. No i cieszy, że ta geografia jest dość szeroka. Bo przy okazji podsumowań jakiś powiem, że no w ciągu 25 lat, a to jest szmat czasu i to jest ćwiartka niepodległości nawet tego stulecia, to było ponad 600 twórców zagranicznych, jeśli chodzi o poetów polskich, to mi łatwiej powiedzieć, kto nie był. Było wielu wspaniałych ludzi, prezentowali oni 38 krajów, prawie 40. Objęte zostały no, wszystkie kontynenty, od Australii po Amerykę Południową, Afrykę, Azję. I byli to nie tylko poeci polskiego pochodzenia, ale również ludzie innych narodowości. Tylko trzeba było spełnić pewien warunek, a mianowicie mieć coś wspólnego z Polską. I dlatego najczęściej to byli tłumacze literatury, przyjaciele Polski, którzy piszą do mnie listy z prośbą o zaproszenie. Ja niestety, przyznam,
otwarcie. Nie wszystkie mogę spełnić marzenia, bo Wilno jest takim magnesem, miastem, do którego wszyscy chcieliby przyjechać. O dziwo, ja nie znam ani jednej opinii, ale to zasługa miasta, żeby ktoś, kto był na maju nad Wilno, nie chciał jeszcze przyjechać. Ja już czasami mówię, no trzeba zrobić przerwę. No ale jest na to metoda, żeby przyjeżdżać do Wilna częściej, po prostu współpracować z wilnianami. Panie Romualdzie, uprzejmie zapraszam do zaprezentowania kilku swoich wierszy. To ja tak, a przeczytam taki wiersz, tak mi się jak otworzyło, pod tytułem Dwa kolory. Dwa tylko kolory zostają, kiedy się ściemni, biały przygasa, inne stają się czernią, czerwony i zielony są jednym kolorem. W porze zaćmienia, jak w greckiej tragedii, mimo poszukiwań i mnogości posunięć, tak naprawdę wyboru nie ma. Czarny to jakże mądry kolor przetrwania. Biały oczekiwania drogowskaz. Poprzez rozjaśnianie jednolitej ciemności prowadzi wreszcie do przebudzenia. Wtedy zielony i czerwony już nie są czernią i wszystkie kolory stają się znowu sobą z nieobliczalnym bogactwem odcieni. Nikogo nie martwi kolorów przewrotność, bo nie jest to kwestia zawiłej interpretacji, to tylko kwestia oświetlenia. Czasami mnie pytają w Polsce, w jakim języku ja myślę. Z tego powodu napisałem wiersz, prawda, on się znalazł w tomie na litewskim paszporcie, więc postaram się otworzyć go z pamięci, jak odpowiedź na pytanie. Pyta pani, w jakim języku ja myślę. Myślę się w języku miłości lub jej braku. Bez określonej pory, roku. I modlę się, proszę pani, jak umiem, w języku modlitwy. A w jakim języku ja liczę? Liczę, droga pani, w języku strat i zysków, jak w noc lipcową gwiazdy na niebie się liczy. A gdyby była wojna, po jakiej stanąłby ja stronie? Ja, droga pani, zszedłbym z drogi wojnie. Poeta oczywiście kreuje ten świat, zajmuje pozycję, ale poeta jest przede wszystkim po to, żeby, myślę, żeby łączyć, żeby czasami poprawiać to, co zepsuli inni, nieodpowiedzialni ludzie, którzy mają jakieś w tym swoje cele. Poeta też ma cel. Każdy chce, żeby jego wiersze były bardziej znane, żeby spełniały jakieś, prawda, zadania, ale główne, żeby były, żeby czyniły ten świat piękny, piękniejszy, opisywały nasze rozterki i sukcesy. I to jest ta rola poezji, którą ja postrzegam i która jest dla mnie ważna. Było pytanie, w jakich krajach tam miałem spotkanie. Oczywiście z takich czasami wyjazdów też powstają wiersze. Mam wiersze, które zainspirowane zostały i w Austrii, i w Niemczech, i we Francji. Cieszę się, że jeden z wierszy wcześniejszych pod tytułem Zbudować Łódź, taki wiersz, który nawołuje do jedności i wspólnych działań, był najczęściej tłumaczony na język polski. Ja się osobiście cieszę na język, przepraszam, włoski. Bardzo piękny był ten przekład, bo język włoski jest dźwięczny. Zbudować łódź po włosku brzmiał Construire la barca. Może go otworzę z pamięci również, bo to stary wiersz. Uściśnijmy sobie dłonie przed realizacją pomysłu. Obierzmy kawał drzewa, które wzrosło zdrowo w otwartej przestrzeni. Obierzmy miejsce nad dalekim horyzontem i ogniskiem bliskim. Budujmy sobie łódź,
trwałą i zwinną na miarę snów wikingów, tylko na Boga nie płyńmy donikąd. To był tylko fragment tego wiersza, który znalazł uznania w wielu językach, tak samo jak ten wiersz o tym pytaniu, w jakim języku myślę, bo okazało się, że to wiersz jest czytelny nie tylko tym, którzy mieszkają w takim kontekście wielonarodowościowym, ale w ogóle, że myślenia tak naprawdę języka nie ma, że my myślimy często obrazami i trudno powiedzieć, jak się zbudzimy, czym myśleliśmy. To jakiś kod, który no, jest nierozpoznawalny, jest jakąś tajemnicą, która tak jak i poezja no, sprzyja do wyobraźni, pomaga nam jakoś znaleźć się w tym życiu. No a z wierszy to może ja jeszcze przeczytam wiersz taki o losach Wilnian pod tytułem Pamiątka z Sybiru. Na grubo ciosanym zydlu, w dal smutno patrząc, Wiktoria i Franciszek Dargiewicze siedzą. Dargiewiczowie napiszą ich dzieci już z Polski. Pod wyblakłą fotografią na marnym papierze chemiczny ołówek wydarzenia dokumentuje. Pamiątka z Sybiru, rok 1953. Ona w chuście z rękami złożonymi do powrotu, on w rozpadających się i za dużych butach, jak skarb największy ściska modlitewnik. Modlili się, aby dostąpić łaski śmierci na własnej ziemi, w swojej zagrodzie Baraszki, od Wilna w 7 tylko kilometrach. Nie przypuszczali wtedy, że żywota dokończą na nieznanych ziemiach odzyskanych. No i taki wiersz pod tytułem Gotyckość. Strzelistość prześwitna do góry unosi, spojrzenie mimowolne i nazbyt płynne, z ciekawością dziecka i nazbyt lekko, ma w sobie błogość zenitu lata, z namiastką chłopięcej swawoli, więc moje prośby, tak błahe dzisiaj, bynajmniej nie kieruje do Pana Boga, co jest zajęty sprawami innej wagi, ale do Romualda, mojego patrona, syna zadziornego księcia z Rawenny, który lat 1000 górą temu, by grzechy swego ojca odkupić, przywdział szaty liche kamedula. Mój patron bynajmniej nie zeremu, lecz z niszy niebiańskiej na mnie patrzy, stojącego w kraciastej koszuli, na posadce geometrycznie kratkowanej, w promieniach słońca idealnie prostych, co razem zwieńczą gotyckość uroczyście, a jej będę częścią maleńką i ulotną i powie mój imiennik wtedy po ojcowsku, jak aktor wyraźnie i bardzo dobitnie. Wyprostuj się, mój drogi. Kręgosłup w życiu ci się przyda mocny. Idź już sobie drogą spraw ludzkich, sercem otwartym i umysłem czystym. Fata Morgana innego życia. Dobrze mieszkać w miasteczku, gdzie jeden jest kościół, apteka jedna szkoła i też biblioteka jedna. Tu łatwiej jest wierzyć, być zdrowym i oświeconym. Moje wiersze są krótkie. Mam też taki zamiar wydać książkę aforyzmów, takich przysłów, dość zabawnych. No, staram się też, żeby wiersze były przewrotne, trochę tak, mające jakiś inny finał. Z wierszy wileńskich pozwolę sobie przeczytać jeszcze jeden wiersz, który powstał samorzutnie. A program Maja nad Wilią też tak ułożony, że tam poeci czytają swoje wiersze. Kościół na piaskach. Na przedpolach Wilna, nieopodal trockiej bramy, nieraz go stratnie odbudowywano, a po murawiowie nie sposób było ukoić rany. Mimo że trzewia świątynia miała podziurawione, to jak sfinks powstaje z popiołów,
i od nowa blask zgaszony zapala. Biała Pani, Matka Boska Brzemienna, ma budowniczych w opiece, po głowach spoconych ich głaska swymi białymi dłoniami. Z krzesła spiżowego filantrop nie dzisiejszy mątwił ubolewa, że coraz mniej mieszczan w jego grodzie, co groszem sypnęliby na odbudowę. Porządku strzeże tu kaplan, poeta i egzorcysta Marek Detlaw, dla jednych ojciec, brat dla innych, nad Wilią z Kaszub franciszkanin. Odpowiedź po latach. Pytasz mnie, siostro, dlaczego nie piszę? Wybacz mi, siostro, do milczenia nawykłem, bo i cóż ci mogę napisać, gdy musisz na autobus o 4:30 zdążyć i z roboty do roboty pędzić, siostro. Byłaś jedyną osobą, co cerowała mi skarpetki i przyszywała guziki. Moje wiersze mają konkretne zdarzenia. Te fakty jakoś mi się zapisały w pamięci, tak jak sylwetka księdza Stanisława Dobrowolskiego, który na Laudzie był jedynym kapucynem w Dolinie Isy. Ja zrobiłem taki cykl wierszy z nauk ojca kapucyna. Ostatni wiersz na ten temat. Z nauk ojca kapucyna. Znał odpowiedzi na różne pytania, w tym niewygodne i podchwytliwe, odbiegające nawet od doktryn Kościoła. Żył przecież długo i poznał smak upadku człowieka, rozumiał jego zagubienia. A czy jest piekło? Spytał raz kapucyna jakiś przypadkowy półżartem bywalec. A ten odpowiedział z powagą. Piekło bywa w różnych wcieleniach na tej ludzkiej ziemi, lecz najbardziej boli, gdy człowiekowi nie jest potrzebny drugi człowiek. Tegoroczny jubileuszowy Maj nad Wilią, który po raz 25 odbył się w Grodzie nad Wilią, był wspaniałym świętem dla literatów i animatorów kultury, i wileńskich, i zagranicznych. Pan, panie Romualdzie, jako niezmienny organizator Wileńskiej Festiwalowej Uczty Duchowej, jest pan przygotowany na te kolejne lata precyzyjnej pracy organizatorskiej, której namacalne owoce godne są podziwu i zachwytu. Ja tak daję sobie słowo, że to już koniec, bo praca nad taką imprezą to trwa cały rok. Cały rok, no, logistyczna praca. Natomiast potem, kiedy odpocznę, to znowu i dostanę bardzo wspaniałe listy od uczestników, to już myślę, co robić. I wtedy szukam hasła. No tutaj dodam, że każdy z Majów nad Wilią, żeby się nie rozpłynąć w ogólnych pojęciach i czytać do sasa i do lasa, prawda? No to taka tematyka bywa, która troszeczkę dyscyplinuje nas w tym wszystkim. No w tym roku to było stulecie niepodległości. I wcześniej to było wiele różnych hasł dotyczących i historii dnia dzisiejszego naszej ziemi. Ja mogę tylko zapowiedzieć, że jeśli odbędzie się kolejny Maj nad Wilią, a mam nadzieję, że tak, to będzie miał hasło stulecia odrodzenia Wszechnicy Wileńskiej, czyli w okresie międzywojennym, w 1919 roku to się stało, Uniwersytetu Stefana Batorego. Ponieważ przed wojną na tej uczelni wielkie rzeczy działy się w zakresie literatury polskiej i ten fakt godzien jest upamiętnienia i będę rozmawiał z władzami Uniwersytetu Wileńskiego, żeby właśnie ich udział był w tym przedsięwzięciu, mimo że Uniwersytet Litewski powstał nieco później, już po wojnie, więc jak mówiłem, że chodzi o to, żeby obchodząc pewne polskie ważne wydarzenia, zapraszać ludzi różnych i dzielić się tym bogactwem i spuścizną, również z Litwinami, i starać się na tej płaszczyźnie przecież wielokulturowej, no, budować dzisiejsze relacje i inspirować nowych ludzi, nowych uczestników, a tutaj dodam, że ci, którzy nie mogli przyjechać, artyści, bardzo znane polskie nazwiska, z różnych powodów, zdrowotnych i innych, mówili mi tak, nikt nie powiedział nie,
tylko mówili, oj, nie mogę, jak to się, tylko proszę mi zapisać już w tym roku na kolejny. Ja nie będę tu przytaczał tych nazwisk, żeby nie zapeszyć, ale powiem, że ci ludzie to jest absolutnie pierwsza liga sztuki i poezji w Polsce. Panie Romualdzie, dziękuję serdecznie panu za udział w naszym programie, za prezentację swoich wierszy, za miłą rozmowę w Okienku Lirycznym. Życzę, by nadal pana pióro tworzyło, pisało i rozwojowi polskiego słowa na Litwie sprzyjało. Do widzenia. Dziękuję serdecznie. Zapraszam słuchaczy do odwiedzenia stron z Nadwili, bo tam są zdjęcia, relacje, no i informacje, co planujemy, bo ja do Wilna przyjeżdżam też z innymi propozycjami, mam też inne pomysły i po prostu bym się cieszył, gdybym mógł coś zrobić dla Wilna, a mój pobyt i życie na dwa miasta sprawia, że pewne rzeczy widać z odległości bardziej wyraziście, a powiedzmy w Warszawie są jeszcze niewykorzystane możliwości jakiejś współpracy, prawda, jakichś zupełnie nowych rzeczy, więc też zapraszam słuchaczy, szczególnie młodych słuchaczy, żeby się zgłaszali z artykułami, a i z pomysłami jakichś spotkań, bo uważam, że wszystko da się zrealizować, tylko trzeba bardzo chcieć, no i nie ma rzeczy niemożliwych, tym bardziej w zakresie sztuki. Szanowni słuchacze Radia Wilno, zanim rozstaniemy się z Państwem, przypomnę, że gościem dzisiejszego Okienka Lirycznego był Romuald Mieczkowski, znany wileński poeta, dziennikarz, tłumacz, redaktor i wydawca oraz precyzyjny organizator przede wszystkim festiwali poetyckich Maj nad Wilią. Program przygotowała i prowadziła Teresa Markiewicz. Do usłyszenia. Okienko Liryczne. Spotkania z poetami wileńskimi, ze znanymi i z początkującymi. Czytanie wierszy przez autorów, popisy bardów wileńskich i kapel podwórkowych.